Nalałbym sobie coli do szklanki, ale szklanka jest statywem na mikrofon w tym filmie. Cześć, z tej strony Het, a to jest kolejny odcinek Samca Alfa. Nietypowy, bo wybitnie publicystyczny. 23 września 2013 roku pojawił się pierwszy odcinek tej serii, która od samego początku miała zgłębiać istotę fenomenu znanego jako Steam Early Access, a więc tak zwanego wczesnego dostępu. I tak jakoś wyszło, że na przestrzeni 60 odcinków pokazaliśmy ponad 60 gier, które były lepsze i gorsze, ale o których prawie zawsze można było powiedzieć sakramentalne ma potencjał. No i tak wiele z tych gier wyszło, niektóre wciąż są tworzone, ale nie wszystkim się poszczęściło. Wiele z projektów funkcjonujących we wczesnym dostępie gdzieś po drodze pogubiło się i zatraciło kierunek. I w tym odcinku chciałbym właśnie pokazać, że w katalogu Steam Early Access jest parę czarnych owiec. Gier, które zostały z różnych powodów porzucone przez twórców, a które wciąż funkcjonują w sklepie i wciąż są sprzedawane za poważne, prawdziwe, realne pieniądze. Żeby ten wstęp był jeszcze bardziej dramatyczny, rzucę takie hasło, które sobie tutaj napisałem. Oto mroczna strona Early Accessu. Zapomniałem hasła. O, już wiem. Oto mroczna strona Early Accessu. Zapomniane gry, na których wciąż ktoś chce zarobić. Szukając głośnego tytułu, który został porzucony, a wciąż wisi na Steamie, trafiłem na grę, która nieomal była tematem jednego z samców Alfa. Timber and Stone. Prosta wizualnie, ale rozbudowana pod względem mechaniki strategia o zarządzaniu kolonistami i budowaniu osady rokowała naprawdę świetnie, od początku zachwycając dobrymi pomysłami, złożonością, ale też prostotą obsługi. Twórcy zdążyli nawet poprawić jej warstwę wizualną i szykowali sporo atrakcji. Później jednak coś poszło nie tak. Zacznijmy od tego, że producentem gry był niejaki Robert Reed, szef firmy Games by Robert, którą sam założył. Robert zaczął pracę nad Timber and Stone ponoć jeszcze w 2012 roku i początkowo udostępniał ją za pośrednictwem swojej strony oficjalnej. Kilka lat później, bo pod koniec 2015 roku, Timber and Stone trafiło na Steama, oczywiście w ramach Early Accessu. Wtedy też gra spotkała się z nową falą zainteresowania, ale tak naprawdę jej problemy były już w zaawansowanym stadium. Niedługo po wyjściu na platformie Valve, Reed najwyraźniej przestał zajmować się grą na poważnie i realizował tylko pomniejsze aktualizacje. We wpisie na oficjalnej stronie przyznał, że dotychczasowe aktualizacje były głównie kosmetyczne, co wynika z jego problemów osobistych i finansowych. Producent liczył po cichu na to, że premiera na Steamie pozwoli zapewnić środki na dalszy rozwój gry, ale tak się najwyraźniej nie stało. Minęło kilka tygodni bez żadnej bardziej znaczącej aktualizacji. Główny twórca zniknął też z forum gry i przestał komunikować się z fanami. Pracę nad Timber and Stone przejął użytkownik o ksywie Z903, który w styczniu ubiegłego roku pisał, że Robert ma poważne problemy osobiste i na niego został zrzucony dalszy rozwój gry. Rok później gra wciąż nie osiągnęła żadnego większego progresu, ale Z903 opublikował rozpiskę planowanych poprawek i nowości na najbliższy czas. Trzeba przyznać, że niestety nie wyglądają one szczególnie imponująco. Tymczasem gra wciąż widnieje na Steamie w cenie prawie 13 euro. W grudniu twórcy obniżyli też cenę gry w ramach promocji, to znaczy twórcy czy ktokolwiek tam teraz za nią odpowiada. Oczywiście sympatyzujemy z problemami pana Roberta, który tworzył Timber and Stone i któremu gdzieś tam powinęła się noga, no bo to jest tak, że czasem tą pogoń za marzeniami trzeba zostawić na później albo w ogóle z niej zrezygnować po to, żeby zająć się rodziną czy problemami osobistymi. Czy to jednak usprawiedliwia sprzedawanie niedokończonej gry ludziom, którzy tak naprawdę mogą o tym wszystkim nie wiedzieć, bo wymaga to jakiegoś researchu? Boli to tym bardziej, że Timber and Stone wciąż jest reklamowane tak, jak gdyby wszystko było w porządku, w tym sensie, że dalej możemy oglądać obiecujące obrazki i zwiastuny prezentujące funkcje, których w grze nawet jeszcze nie ma, nawet mimo tego, że te zwiastuny są, nie wiem, z 2013 roku. Ten niejasny status gry i jakieś takie pokątne rozwijanie go przez wspomnianego osobnika, który tak naprawdę nie wiemy, czy może to robić, czy nie, sprawia, że tak naprawdę nie można jej nikomu polecić. A skoro nie można jej polecić, to gra nie otrzyma wsparcia finansowego, no i nie ma szansy na to, że jej twórca wróci do tego, żeby ją dokończyć. W naukach społecznych nazywamy taki status błędnym kołem.
W biologii, w której także się specjalizuję, nazywamy taki status konaniem. A chyba nie muszę mówić, co robi się z konającymi zwierzętami. Timber & Stone to najgłośniejszy znany mi przykład gier, które zostały porzucone, a które wciąż są sprzedawane. Tak naprawdę jednak takich tytułów jest znacznie więcej. Chcecie paru innych propozycji? Pierwszym lepszym przykładem jest Journey of the King. Chociaż tutaj raczej trudno czegokolwiek żałować. Wersja dostępna do tej pory na Steamie prezentuje się niezbyt ciekawie, jako bardzo prosta gra akcji RPG bez wyraźniejszego pomysłu. Co nie znaczy, że nie można jej sprzedawać. Journey of the King kosztuje obecnie 2 euro, po tym jak twórcy obniżyli cenę, prawdopodobnie wiedząc, że nie rozwiną gry w żaden sposób, więc trzeba zarobić na tym, co mają. Co ciekawe, w opisie Steama widnieje informacja, że produkcja zadebiutowała 31 grudnia 2016 roku i nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzyło, bo w recenzjach można znaleźć użytkowników, którzy ocenili ją jeszcze w styczniu 2015 roku. Undead Overlord to pomysłowa na pierwszy rzut oka strategia czasu rzeczywistego, która wystartowała w 2014 roku. Kierujemy w niej hordą zombie polującą na ludzkie mózgi. Naprawdę ciekawe, tyle że twórcy bardzo wzięli sobie do serca opowieść o zombie, bo doprowadzili właśnie do tego stanu samą grę. W kwietniu 2016 roku odezwali się po raz ostatni, a później zniknęli. Undead Overlord jest sprzedawane za 15 euro. Czy do końca zmierza? Nawet jeśli, to zupełnie bezmyślnie. Jak zombie. Kinetic Void to kosmiczny symulator z opcją budowy własnych statków. Autorom udała się jedna typowo kosmiczna rzecz. Wprowadzili prawdziwą próżnię w dział aktualizacji, bo gra wystartowała w 2014 roku, ale od dawna nie pojawiła się żadna nowa treść. Podobno ekipie skończyły się pieniądze. Kinetic Void jest sprzedawane za 20 euro. Ten Years After to jedna z wielu gier survivalowych z domieszką horroru. Groza polega tu przede wszystkim na tym, że gra o przetrwaniu nie przetrwała zbyt długo i najprawdopodobniej została opuszczona wiele miesięcy temu. Deweloperzy wodzą za nos użytkowników, mówiąc o zmianie zespołu i mamiąc różnymi aktualizacjami, ale takowe nie pojawiły się od dawna. Mówiąc krótko, pacjent nie rokuje rozwojowo, tymczasem gra jest sprzedawana za 6 euro. A teraz czas na przykład najbardziej zatrważający, bo pokazujący, że ktoś tutaj chyba Boga się nie boi. Godus Wars, czyli gra sygnowana nazwiskiem Petera Molyneux ze studia 22 Cans. Produkcja była drugim podejściem do tematu gry o byciu Bogiem i miała być odkupieniem za pomyłkę, jaką był pierwowzór. Skończyło się na wielu negatywnych recenzjach ludzi i zaledwie 2 aktualizacjach. No i teraz najlepsze, ten samozwańczy mesjasz w swoim opłakanym stanie jest sprzedawany za 15 euro. 15 euro. Przeglądając każdego tygodnia dosłownie dziesiątki tytułów z Early Accessu i przerzucając te kolejne strony z grami, które wyglądają okropnie, już na tyle okropnie, że nawet nie chce mi się ich sprawdzać, zacząłem zastanawiać się jednak nad tym, czy tak powinno być i czy Steam rzeczywiście nie powinien czegoś tutaj zrobić. Prawdopodobnie odpowiedzią na to jest to, że Steam i Valve mogłoby coś zrobić, gdyby skala problemu była naprawdę duża, a to, co widzieliście tutaj, tak naprawdę nie zdarza się aż tak często, na szczęście. Żeby jakoś to unaocznić, zrobiłem sobie takie małe ćwiczenie i zestawiłem wszystkie gry pokazane w Samcu Alfa. W tym zestawieniu zaznaczyłem, które gry wyszły, które wciąż są tworzone, no i które gry zostały porzucone. Tak naprawdę jedyną grą, przy której naprawdę się pomyliliśmy, jest The Stomping Land. The Stomping Land na zawsze pozostanie plamą na honorze Samca Alfa. Ta sieciowa gra survivalowa miała połączyć typowe klimaty jaskiniowców rodem z Rust z dinozaurami, na długo zanim zrobił to popularny dzisiaj Ark Survival Evolved. Początki The Stomping Land były naprawdę obiecujące. Wydawało się, że autorzy stworzyli ciekawy punkt wyjścia, no i jawili się jako mocno zainteresowani tematem dinozaurów. Później jednak kontakt z nimi się urwał, a ostatecznie gra została usunięta. Nawiasem mówiąc, podobno asety z The Stomping Land zostały odsprzedane twórcom gry The Isle, w której kierujemy nie jaskiniowcami, lecz samymi dinozaurami. Czy ją warto polecić, nie wiem, bo jeszcze w nią nie grałem. Tak czy inaczej, The Stomping Land było spektakularną porażką Early Accessu, po której wielu zwiastowało koniec tego procederu. Tak się jednak, jak wiemy, nie stało. Z moich wyliczeń wynika, że w Samcu Alfa pokazaliśmy aż 69 gier, przy czym mogłem się tu pomylić o 1 czy 2 tytuły. Z tych 69 gier na rynek w pełnej wersji trafiło 30. W tym Sir You Are Being Hunted, Under Rail i Legends of Eisenwald, 3 pierwsze gry, jakie pokazałem. Każda z nich otrzymała pozytywne recenzje użytkowników. Wciąż w produkcji znajduje się za to 38 tytułów. Najstarszy z nich w historii Samca Alfa to Space Engineers, świetny i wciąż dobrze rozwijany, wybaczcie za określenie, kosmiczny Minecraft. Gracze są bardzo zadowoleni z tego, dokąd zmierza ta produkcja. No właśnie, jak to prezentuje się przy reszcie tytułów? Cóż, ze wszystkich 69 gier tylko 2 mają recenzje negatywne. To kolejno Pixel Piracy
i Shroud of the Avatar. Pierwsza z nich jest krytykowana za to, że autorzy wydali ją w stanie nie do końca dopracowanym, no i kompletnie zaniechali dalszy rozwój. Shroud of the Avatar, czyli produkcja Richarda Garriotta i szumny powrót wielkich RPGów, z tego co wiem, padła plagą mikrotransakcji i zamieniła się w grinderskie MMO. Wracając jednak do naszej listy, 13 gier z samca alfa ma recenzje mieszane, a aż 53 tytuły wydane i jeszcze tworzone cieszą się pozytywnymi recenzjami graczy. To dobitnie pokazuje, że użytkownicy zaakceptowali Early Access, albo inaczej, znalazła się widownia, która lubi taką, a nie inną formę publikowania gier. Pokazuje to też, że samiec alfa myli się rzadko, ale jeśli już się myli, to spektakularnie. Tak, myślę o tobie, The Stomping Land. Jestem dość zaskoczony tym, że tak dużo tytułów z Early Accessu wyszło albo jest wciąż rozwijana. Można powiedzieć, że te główne tytuły, na których zawsze się skupiamy, one są zwykle na tyle pewne, że można w nie zainwestować. Wiele z nich było ocenianych w mieszany sposób, jak to się mówi w języku Steama, ale też dużo z nich rozwijało się bardzo fajnie, czy rozwija do dzisiaj, no a niektóre po prostu wyszły i okazały się co najmniej przyzwoite. Wracając na moment do gier porzuconych, na szczęście nie każda gra Early Access, której powinie się noga, dalej wisi w sklepie, by mamić graczy. Mamy takie przykłady jak chociażby strategia czasu rzeczywistego Servo. Jej autorzy usunęli możliwość zakupu i poinformowali na forum, że prace zostały anulowane, co wynikało ponoć z problemów z wydawcą. Takich przypadków jest więcej, to znaczy twórcy sami usuwają lub blokują sprzedaż swojej gry, wiedząc, że dalszy jej rozwój będzie niemożliwy. Mimo tego wciąż wielu deweloperów zapomina usunąć swoje porzucone produkcje. Trudno tu ocenić, na ile to wyrachowana praktyka i chęć zarobienia sobie na tym trupie, który gdzieś tam wisi, a na ile rzeczywisty brak możliwości wyłączenia sprzedaży gry, czy po prostu roztargnienie, że ktoś zapomniał, że wydał grę na Steamie i ją sprzedaje. Pewne jest to, że Steam nie kontroluje za bardzo tego, co dzieje się na jego obrzeżach, chociaż nie możemy mówić tu o tym, by istniała szara strefa na Steamie, ale i tak w pewnych mniej uczęszczanych obszarach tej platformy dzieją się naprawdę dziwaczne praktyki. Chciałbym móc podsumować ten materiał równie dramatycznie, jak go rozpocząłem, a więc powiedzieć, że Steam Early Access kradnie nasze pieniądze, albo że dochodzi tutaj do przestępstwa na ogromną skalę, no ale tak jak pokazaliśmy, nie jest to tak źle. Na koniec można dodać tylko tyle, że szkoda trochę Timber and Stone, to była naprawdę ciekawie zapowiadająca się rzecz. Tak to już jest, że tryby Steam Early Access nienaoliwione czasami zgrzytają. Taką literacką sentencję chciałem na koniec ukuć. I pokazuje ona, jak dobrym kowalem słowa jestem. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!